świętego to musiała być składana najświętsza ofiara przy świętej wycieczce. A nie jest. Więc to wszystko fałszywe znaki. I tak na ten moment fałszywym znakiem jest katedra, która mieści w sobie relikwie, ciało świętego Wojciecha, a lepiej by było dla niej być zamkniętą, niż żeby tam się odprawiała nowa msza. Słowa brzmią strasznie. Dzwon lepiej, że nie dzwoni, niż by miał dzwonić fałszywym tonem. Albo na dzwon, który miał być, daj na to, gdyby ten dzwon wykorzystano dla dzwonienia w meczecie, to lepiej, żeby go nie było. Jest to pierwsze odniesienie. Drugie, związane z miejscem, z modlitwą naszą. Te przywoływane fakty życia świętego Wojciecha za sprawą żywotów świętych u pana Mysiora, słuchanych dzisiaj. Ten fakt w jakiś sposób, nie wiem, czy pominięty, ale nie pokazywany u pana Mysiora jest, nie wiem skąd czerpać, gdzie źródło żywotu świętego Wojciecha, że poświęcony przez rodziców do służby wojskowej, a choroba prowadząca do śmierci sprawiła, że rodzice przynieśli do kościoła, zawierzyli syna, że jeżeli wyzdrowieje, to poddamy go na służbę Bożą. I tak idzie tą drogą przez Pana Boga wskazaną, ale przez rodziców poczynioną. Miał być dla służby wojskowej. Chcę wskazywać teraz te wydarzenia tak, że miał być żołnierzem, jest kapłanem. Przychodzi tam z Moguncji od biskupa Adalberta, jest u biskupa Prackiego, świadkiem jego śmierci. Przeraża się faktem, że biskup może umierać na sposób potępieńca. Wpływa to na przemianę życia jego, takiego letniego kapłaństwa, na kapłaństwo dedykowane Chrystusowi. Z tego powodu przyjmuje biskupstwo. Przychodzi bosy do Pragi. 6 lat jest w Pradze biskupem, Praga się nie chce nawracać. Rezygnuje z biskupstwa, udaje się do papieża, żeby go zwolnił z biskupstwa. Dzisiaj by został przedstawiony jako przypadek labilny, niedojrzały duchowo. Po 6 latach się dziwi, że się prażani nie nawracają, chce rezygnować. Dezerter. Z Rzymu posłany z powrotem do Pragi, kolejny raz stamtąd uchodzi, jest w Rzymie, chce udać się do Ziemi Świętej, na Monte Cassino u Benedyktynów. Otrzymuje to ukierunkowanie życia, że więcej znaczy życie poświęcone Bogu niż pielgrzymowanie. W efekcie znajduje się na... Nie może wejść do Pragi, z tytułu za zamordowania jego braci, jako zemsta na nim, na rodzinie. W efekcie jest w Gnieźnie, rusza w misyjną podróż na północ, najpierw Polski, potem już Prusy. No i tam ginie od czarowników pogańskich. Wiele, co chcę wskazać przez te częste fakty, wiele w naszym życiu wydarza się na sposób, że nie jest coś naszym zamiarem, a stanie się. I z tego Pan Bóg wyprowadza chwałę swoją i pożytek duszy naszej bliźni. Zwyczajnie mówiąc, nie byłby tu święty Wojciech, nie ruszał stąd w swoją podróż misyjną, gdyby nie został wcześniej przegnany z Pragi, nie wpuszczony do Pragi, w jakiś sposób zniechęcony bezbożnością, pogaństwem,
Hamburg, 23 kwietnia 2024. 17 lat temu poświęcono pomnik Jana Pawła II. O Chrystusie nawracać ich z pogaństwa do. Opisane to zostało jedynej prawdziwej objawionej wiary. To jest dla nas pouczenie, że tygodniku katolickim z Poznania 13 zamierzone, zaplanowane, ale Pan Bóg maja daje, 2007 roku. 60 lat temu. To się wydarzyło, ale jednocześnie to, co jeszcze się może wydarzyć. 60 lat temu w katedrze poznańskiej, żeby żyć na sposób, poświęcił kardynał Wyszyński na to, że nie pomnik tak, jak 3820 polskich kapłanów. Albo wbrew temu, jakby się chciał. Pomnik odkrywam. Nic się nie zmienia. W katedrze Piotra i Pawła, gdzie mój dziadek miał chrzest 21 kwietnia 1861 roku. Też przywołuję takie odniesienie, nie wiem, czy tam jak znalazłam. Mówiłem tu słowo, to tego wątku dotykałem, pomnik. Ale 29 lipca 2022 roku, o którym nic nie wiedziałam. Śmiercią świętego Wojciecha. Dlaczego my nie wiemy o tym pomniku? Pierwszy tu po drodze dotykamy, że na 3820 20 kapłanów zamęczonych w obozach koncentracyjnych. Ciała zamordowanego biskupa świętego Wojciecha. Dzisiaj 1027 rocznica ilością złota męczeństwa świętego Wojciecha. Wadze świętego. No to było to. Tu jest tablica. Kilkadziesiąt kilogramów. Jeszcze do tego 25-lecie wybuchu wojny. O ile oparto o fakty tego wdowiego grosza, że zabrakło tego złota, żeby się przeważyła szala i wdowa wrzuciła jakiś pieniążek i stąd w polskim języku to wdowi grosz. Między innymi nowy jedno kościół z możliwych etymologii źródłosów słowa. Oznacza wdowi również sens, wdowi grosze. Starczyło na wykup ciała świętego Wojciecha przyjęcie od Prusów, kościoła. Pogańskich Prusów. Czyli pytanie jest, skąd pogańscy Prusowie, kapłani pomyśleli na sposób, że warto jest sprzedać ciało świętego Wojciecha. Czy pomyśleli o tym, zanim go zabili, czy jak zabili? Pamiętajmy, pierwsze świadectwa historii Polski to są hiszpańskiego Żyda Ibrahima ibn Jakuba, który tutaj przyszedł na terenie Polski. Z historii w piątej klasie, jak studiowałem w szkole, to mieliśmy Ibrahim i ibn Jakub, a to Żyd hiszpański, który tutaj przybywał kupować niewolników. Hamburg. Wystawa Solidarności. Jakby nie było, w każdym razie ten handel ciałem świętego całe niebo jest Wojciecha nam pachnie jednako jako handel, że ma za źródło interes. Gdzie i teraz znajduje się ksiądz Michał Woźnicki, Hamburg, jest w stanie robić gdzie ja modlę się z wszystkimi świętymi. Na ciele zabitego wszystko biskupa widzi. Też. Co to jest odniesienie do dzisiejszego czasu właśnie do katedry. Powstała czy ty się spodziewasz, że posoborowcy nie skalkulują w którymś momencie, któryś kościół być może przyjdzie wykupywać? To się działo za czasów arcybiskupa Lefebvre, 50 lat we Francji. Że na słupy trzeba było kupić od posoborowców kościół, bo inaczej by go dali zniszczyć. Nie sprzedadzą go katoliko. Tak, ale my jako katolicy, jeśli chcemy, żeby ta świątynia była dzwon zatrzymana, albo fałszywy dzwon, który dzwoni na nabożeństwo do meczetu, czyli teraz ta katedra dla nowej mszy, to musimy być gotowi do ofiarności, która będzie się domagała, że posoborowcy zawołają mu pieniądze za nowe kościoły. Sam sumi są w nich okupantami, ale tak samo jak kapłani za stare kościoły, które dziś służą przez okupację przez nich dla nowej mszy, żeby wróciły dla chwały Bożej. Jest tak samo jak ci. Jest miejsce, gdzie zmarł na wygnaniu święty papież Benedykt V. Czarownicy zajęty przez okupantów. Za ciało świętego Wojciecha. Do tego potrzebowali wojny. No i teraz ostatnie odniesienie. Czyli święty na to być gotowy, na ofiarę. Benedykt V. Na ofiarę.
został wybrany 1060 lat temu. Ostatecznie wszystkie dobra Pan Bóg w swoich 132 rękach. Święty papież. Musimy być wielkoduszni, przygotowani. A to są kapłani. Dla odbijania kościoła, struktur kościoła, dla wiary katolickiej. Biskupi zamęczeni. Polski dla wiary katolickiej, Polaków, bo to znaczy Święty Polski. Papież, i ostatnie odniesienie. Bardzo osobiste. Rocznice. Kiedyś tam mówiłem w ogłoszeniach, będąc w Sudanie, w Toń wtedy byłem, południowy Sudan jeździłem, co jakiś czas, co tydzień, co dwa razy w tygodniu. Najważniejsze miejsce świata. Najpierw z Faderem Peterem, potem sam też, zawsze z kimś tam z ludzi, z miejscowych do Aguko, tak to się chyba nazywało. W sezonie, kiedy dało się przejechać, zasadniczo w deszczowy też się tam dawało. Tak z półtorej godziny tą drogą afrykańską. 23 kwietnia. Te dwa 2000. Zdarzenia takie, jedno, które mam, to wtedy 24. Sam byłem. Wszystko sam w sensie nie było Fadera Petera, nie było siostry. Siostry, tylko ktoś tam z chłopców z Boding, z Bursy był i jacyś tam miejscowi ludzie. Jedno jest, jak wracałem w niedzielę po mszy, to te same osoby, które były na mszy, kobiety, taka horda kobiet, zapita horda kobiet latała po mieście takim wężykiem. Ja jechałem wtedy samochodem z tym jakimś tam studentem. I zaczynałem się, żeby zobaczyć, co się dzieje, co to znaczy, moment in culture, inkulturacyjny moment, a one do mnie przystąpiły, prawdopodobnie bym się nadawał na jakąś orgię kobiecą, bo mnie ten student w którymś momencie trzepał, mówi, Abuna, jedziemy, że musimy uciekać po prostu, bo baby były podpite i były gotowe księdza, na którego były msze, wykorzystać z jakichś tam swoich celów. Aguko, Sudan Południowy, można sprawdzać, jakie tam obyczaje były tamtego czasu, może do dziś są. Ale inny moment. Bóg wszystko byłem sam wtedy i nikt mnie na tę ewentualność nie uprzedzał. Wszyscy i to jest odniesienie do świętego Wojciecha teraz. Ksiądz Józef Woźniak. Jestem urodził się w Hamburgu. W szałasie takim, tam krzyży nie były, były te wizerunki, plakat Komboniego, Dawida Komboni, dzięki któremu się tam dokonywała w Sudanie reewangelizacja w XIX wieku. To święty z czasu, tak jak ksiądz Bosko, z drugiej połowy XIX wieku. Taki plakat Komboniego, szałas, tam ludzi było w tym Aguko, iluś na mszy, o setki, dwóch setek, trzy setki, niech będzie setka, więcej. Ja odprawiam nową mszę, wiadomo, dlaczego że nic nie wie o tym pomniku? Jestem w którymś tam momencie nowej mszy i wchodzi czarownik. List. Od razu widać, że tam zamęczonego w dachał kapłana z Hamburga. Włosy długie. Zwany 3.7. 1940 roku Hermann, kto by sprawił, żebym ja się wystraszył w Hamburgu, ani ze strony ludzi tam nie wstał. No, nie pamiętam, jaki moment mszy był, w każdym razie ja wiem, artykuł że się Rokity, no, on doświadczył dorosłości. Idzie na posoborowy stół i czekam, co będzie dalej. Co będzie dalej. Podszedł pod posoborowy stół, pod ołtarz. Ksiądz Liwański. Pod mszę, też by mówił, Robuszt, że odprawiałem mszę wtedy. 2007 roku. Popatrzył, 2008 roku. Takiego, jak ktoś ma władzę, takiego leżą nieprzytomny. Poglądu, tak. Popatrzył właśnie na 23 mnie, na stół, kwietnia na ludzi, 2008 roku. Z tą swoją laską, z tymi grzechotkami i tak dalej. Była audycja w telewizji hamburskiej. Być może się przeszedł jakoś w jedną, drugą stronę. Strobiński oskarżył. Tak na wprost. Szałas taki, no, kicha, oskarżył księdza Jacka z Pstronia, że jest pedofilem. Po to, żeby usunąć go na kilka miesięcy z misji, żeby skasować pieniądze Polakom. I nigdy na ten sposób nie myślałem, a dzisiaj zaczynam tak myśleć. Nic mi się nie stało. Ludziom prawdopodobnie też. Daje się w świetle wiary katolickiej. Pierwsza wizyta papieża w Hamburgu. Powiedzieć, to dzisiaj może. W związku ze śmiercią świętego Wojciecha od biskup pogańskich, Tyson. Pruskich. Biskup Hamburga, za którego się modliły siostry w Karmelu Miłości Miłosiernej. Sprzedał kościół. Że oni nie chcieli otworzył nowy kościół na tamtym terenie pierwsze, bo
no mieli jakieś wieści, że idzie misja, że idzie jakaś zależność od Rzymu, zmieni się sytuacja polityczna, coś z tego do nich docierało, ale zasadnicza rzecz jaka do nich docierała. Protestanckie miasto, miasto Maryi. Że jako pogańscy kapłani wprowadzili 12 lutego 1529 roku. Stawali wobec rzeczywistości całkowicie wobec niej wrogie. To znaczy oni faktycznie byli czarownikami diabła. A święty Wojciech był reprezentantem Boga Żywego i mszaktem. Była wielka koronacja 50. cesarza, wnuka króla Sobieskiego. W Hamburgu były uroczystości w pięciu kościołach. Nie z tytułu, żebym był czy w stanie grzechu śmiertelnego, tylko po prostu ten kult, nowa, novus ordo missae, nowa msza, to jest nic innego jak... Wyświetlam tu artykuły, które się ukazały za czasów świętego Wojciecha, przewodniku katolickim 13 maja 2007 roku. Na północnych rubieżach Polski dziś by było, czy w świecie duchów jest to Karolina jeden, że ten czarownik w tym toń nie rozpoznał mnie, bo nie rozpoznał nowej mszy jako element obcy. Doświadczyć dorosłości. W świetle wiary katolickiej da się tak powiedzieć. No a jakby tak było, to by na pewno sposób znaczyło, ingres. Że być może dlatego dzisiaj żyje i wiernych mówi. Bo nie wiadomo, jakby było inaczej. Pogaństwo ma jedną twarz. Interesuje tutaj doczesna, jak został władza, ogłoszony siłą, no jeszcze do tego zarobi, arcybiskup Majdański, arcybiskup Wielgus, arcybiskupem Warszawy, był w Dachau w obozie koncentracyjnym. Tak jak święty Wojciech tutaj trafił, znaczy tu ostatecznie trafił, no szczątki, tak, ale stąd ruszał. Wieczorem nie miałam noclegu. Z karmelitanka Bosa Maria Anna Lindmeier, która modliła się za życia, króla kapłaństwa, jako nawrócony kapłan Sobieskiego. Pragnął, żył prawdziwie dla Pana Boga i po Bożemu chciał swoje życie kapłańskie wieść. Owoc jego życia jest 1000 lat i więcej ingres już minione i ten potencjał się nie wyczerpuje, wciąż jest. Był po to, skoro my na jakiś sposób żyjemy, żeby zainstalować kardynała Cierkarnycza. Żeśmy się przez pogaństwo prześlizgnęli, nie zabito lutego nas, nie zginęliśmy. Wyruszył nie mamy świadomość. 7 lutego 2007 roku kardynał Rydnycz wyruszył do Izraela z polskimi kapłanami. Pielgrzymka pod hasłem przerażeni złem, spragnieni miłości. I tam w Zielonym Płaszczu dostał nominację na arcybiskupa Warszawy. Że jesteśmy wyrywani z czeluści fałszywej, posoborowej wiary i faktycznie antykościoła budowanego na niwie kościoła katolickiego, ile większa wdzięczność nasza musi się rodzić, albo przynajmniej taka sama jak w sercu świętego Wojciecha. Stąd wychodził właśnie w tą wyprawę.